i znowu jesteśmy razem. Bardzo się cieszę. Będzie garść słowa o jabłku i naszym życiu i bonus kulinarny. Wyjaśnimy zagadkę, co to był za deser, który mogliście zobaczyć na zdjęciu w naszym kanale YouTube'owym. Deser dietetyczny, bardzo dobry, smaczny, a zarazem zdrowy. Zapraszam. Zapraszam do oglądania. Ten piękny i zdrowy owoc zrobił bardzo złą karierę. Gdybyśmy zapytali przeciętnego człowieka, po jaki owoc sięgnęła Ewa w raju, każdy powie, że jabłko. Tymczasem w Piśmie Świętym mowa jest o owocu. Nie ma ani raz wzmianki o jabłku. Skąd więc wzięła się ta zła sława, zła pasa jabłek? Otóż święty Hieronim, który na przełomie IV i V wieku tłumaczył Biblię na język łaciński, przetłumaczył hebrajskie słowo peri, oznaczające owoc, jako malum. Wybrał akurat to określenie łacińskie, ponieważ malum oznacza zarówno jabłko, jak i zło. I w ten sposób drzewo poznania dobra i zła zostało na zasadzie gry słów skojarzone z jabłkiem. Moi kochani, jabłko kojarzy się od tego czasu z grzechem. Zostało to utrwalone przez pisarzy, przez twórców sztuki, przez malarzy. Jabłko jest szczególnie wdzięcznym obiektem, jeśli chodzi o malarstwo, ponieważ jest rzeczywiście bardzo pięknym owocem i pięknie się prezentuje na różnych obrazach. Nieraz nawet na pierwszym planie, kiedy widzimy sprotetowaną scenę z raju, przedstawione jest jabłko. Podobnie jest w naszym życiu. Często szufladkujemy ludzi. Trudno komuś potem uwolnić się od jakiegoś mniemania, które o nim funkcjonuje, tam gdzie mieszka, tam gdzie pracuje, ponieważ raz go zetykietowano, przyporządkowano mu takie, a nie inne cechy i teraz staje się niewolnikiem tego zdania na swój temat. Ale jeszcze groźniejsza jest sytuacja, kiedy to my sami uwierzymy w taki, a nie inny obraz siebie. I o tym chcę dzisiaj powiedzieć. To, że inni nas szufladkują, to pół biedy. Ale kiedy my sami zaszufladkujemy siebie i uwierzymy, że jesteśmy tacy i już się nic w naszym życiu nie da zmienić, wtedy dopiero zaczyna się groźna sytuacja. Co zrobić, żeby zerwać z tym obrazem siebie, żeby uwierzyć w to, że jednak mogę żyć inaczej? Bardzo często człowiek, zwłaszcza wtedy, kiedy próbował wcześniej zmienić swoje życie i przeżył porażki, tak jak te upadki na drodze krzyżowej, jest 3., 4., 5., 10., 20. upadek, człowiek zaczyna wierzyć w to, że już nic nie da się zrobić. Chcę wam dzisiaj powiedzieć i sobie o tym przypomnieć, że to nieprawda. Że jabłko wcale nie było narzędziem grzechu, a ja wcale nie muszę trwać w takim stanie, w jakim jestem, nawet jeżeli do tej pory nie udawało mi się wiele razy zmienić mojej sytuacji. Moi kochani, dwie rzeczy. Dwa warunki tej zmiany muszą się spotkać, żeby osiągnąć ten sukces w życiu, żeby mimo wszystko, mimo wielu prób, mimo wielu porażek, jednak uwierzyć w to, że mogę się zmienić i skutecznie zmienić coś w moim życiu. Pierwsza rzecz to porzucić wygodne status quo. Żeby odważyć się na zmianę, trzeba tak jak Abraham porzucić to, co w moim życiu jest pewne, co jest gniazdkiem, który sobie uwiłem, co jest takim moim ciepełkiem, z którym trudno mi zerwać. Konstanty Ildefons Gałczyński w 1946 roku po uwolnieniu z obozu jenieckiego błąka się po ulicach Paryża i chce na nowo ułożyć sobie życie. Niestety owocem tego okresu jest wiersz pod bardzo wymownym tytułem Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich. Co prawda był do końca chyba człowiekiem jakoś wierzącym w Pana Boga,
o czym świadczą zapiski jego córki. Modlił się, gdzieś tam to odniesienie do Boga w jego życiu było, to jest jakaś tajemnica i życiorys Gałczyńskiego jest bardzo ciekawy. Jednak tamte rekolekcje były, jak sam to określił, nieudane. A jedną z przyczyn właśnie tego, że uwierzył w to, że nie może zmienić swego życia i zwrócić go do Pana Boga, było to, że, jak sam to pisze, no, był przywiązany do tego status quo w swoim życiu. Nie mogę. Popatrz. Jestem mały urzędnik w wielkim biurze świata. A ty byś chciał, żebym ja latał i wiarą mą przenosił skały. Posadę przecież mam w tej firmie kłamstwa, żelaza i papieru. Kiedy ją stracę, kto mnie przyjmie? Kto mi da jeść? Serafin? Cherub? Nie mogę, popatrz, to me dzieci. Piękna kanapa i dywanik i lampka z abażurem świeci i gwiazdka malowana na niej. Gwiazdka normalna, świeci ziemsko, a ty byś zaraz betlejemską. Moi drodzy, jesteśmy przywiązani do tego, co mamy. Niekoniecznie chodzi o nałogi, ale również i o nie. Kiedy jesteśmy przywiązani do tego, co nam daje jakieś przynajmniej ograniczone, ale poczucie bezpieczeństwa, kiedy czujemy się w czymś dobrze, a mamy przed sobą nieznane, trudno z tym zerwać. Dla mnie taką inspiracją w wielu momentach mojego życia są książki Lewisa, do tego kiedyś może jeszcze nawiążemy. No, kocham opowieści z Narni, które przeczytałem wiele, wiele razy i wiele razy już jako ksiądz i ciągle do nich wracam. Ale również Hobbit Tolkiena. W domu Hobbita zjawia się Gandalf i wzywa go do wielkiej misji. Misja jest bardzo ważna, ma dla niego bardzo pilne, ważne zadanie, ale śmiertelnie niebezpieczna. A Hobbit Bilbo Baggins mieszka w przepięknym domku. Warto sięgnąć po pierwszy rozdział Hobbita i przeczytać, jak wygląda domek Hobbita Bilbo Bagginsa, albo włączyć sobie film pod tytułem Hobbit czy Władcy Pierścieni, żeby zobaczyć, jak wyglądały domki Hobbitów. To jest sielanka, żyć, a nie umierać. Wspaniałe wzgórza, tak jak te w Anglii, porośnięte zieloną, soczysto-zieloną trawą, ogródek, a pośrodku ogródku domek Hobbita. Domek Hobbita miał kilka spiżarni, bogato wyposażonych we wszelkie potrawy. W domku Hobbita było kilka sypialni i pokoi do przechowywania ubrań. A więc ten dom był, tak jak w Anglii, My House is my castle, twierdzą, w której Hobbit czuł się wspaniale. I nagle ma z tym wszystkim zerwać. Nic dziwnego, że na drugi dzień po wizycie czarodzieja Gandalfa Hobbit jednak postanawia zostać w swoim domku i nie decyduje się na wyruszenie na tą wyprawę. Mało tego, mówi Tolkien, że zapomniał nawet o tym, że gościł Gandalfa. Ale ma kolejną wizytę. Odwiedza go 13 bardzo niesfornych gości, krasnoludów, które demolują jego domek. Kapitalnie to widać w filmie. Najpierw opróżniają jego spiżarnię, rozrzucają talerze, zjadają wszystko, co miał, śpiewają przy tym piosenkę, tłuczmy, szklanki, garnki, spotki. I Hobbit przekonuje się, że to jego status quo jest bardzo marne na chwiejnym fundamencie. Kapitalnie pokazał to Tolkien, że jeśli przeżyjemy coś, co nami wstrząśnie, łatwiej nam zerwać z przeszłością. Z naszej diecezji pochodzi wspaniały zakonnik, ojciec Joachim Badeni. Ten, który był dziedzicem, spadkobiercą browaru żywieckiego, syn arcyksiężnej Alicji Habsburg, dominikanin, ale jego droga do życia zakonnego nie była łatwa, ponieważ przed wojną jako szlachcic, jako arystokrata i bardzo bogaty człowiek dysponował 3 potężnymi majątkami ziemskimi w różnych częściach Polski. Cały czas gdzieś tam myślał o czymś więcej, poszukiwał, chociaż
korzystał z życia i czerpał z niego pełnymi garściami. Pewnego razu odwiedził ojca dominikanina, jeszcze jako młody chłopak, to było przed wojną, jako hrabia, szlachcic. I ten miał piękny, biały, dominikański habit. Joachim Badeni przymierzył ten habit. I wtedy przeżył, jak sam to w wielu miejscach opisuje, ciekawe doświadczenie mistyczne. Nagle w rogu pokoju pokazał mu się Chrystus. Chrystus niepodobny do tej słodkiej twarzy, jaką znamy chociażby z obrazu Jezusa Miłosiernego, ale miał taką surową, pociągłą twarz wschodniego władcy, piękną, śniącą białą szatę i niesamowitą, jak to mówi Joachim, siłę przyciągania. W tej sile przyciągania nie było nic z manipulacji czy z jakiegoś zniewolenia. Czuł się wolny Joachim Badeni i wtedy odczuł pragnienie pójścia za Chrystusem, pragnienie życia zakonnego. Ale mówi, powiedział wtedy temu dominikaninowi, który go przyjął, jest przeszkoda. Z jednej strony czuję ten pociąg do życia zakonnego, ale z drugiej strony nie mogę zostawić tego, co mam. Mam trzy potężne majątki ziemskie. Nie mogę z nimi zerwać. Za rok wszystko się wyjaśniło. Wybuchła wojna i mówi, wszystko straciłem. Przeszkoda rozwiązała się sama. Mogłem wstąpić do klasztoru, do zakonu. Popatrzmy, i w naszym życiu, jeśli chcemy coś zmienić, jeśli chcemy uwierzyć, że da się zmienić, to módlmy się o to, żeby zerwać z przywiązaniem do tego, co mamy, do tego status quo. Nie chodzi o to, żeby wszystko zostawić, bo musimy żyć dalej, ale oderwać to, co jest przywiązaniem, co jest zniewoleniem, to, w czym nam jest dobrze. Ktoś powie, ja jestem uzależniony od tej osoby, ja nie uratuję swojej rodziny, bo z tą osobą czuję się bezpiecznie, dobrze, każde spotkanie wzbudza we mnie emocje, ja nie jestem w stanie zerwać. Boisz się tego zerwania. Uwierz, że się da. Powiedz, że chcesz. Chcieć to jest pierwszy warunek udanego kierownictwa duchowego, terapii i zmiany na lepsze. A druga rzecz, moim zdaniem zasadnicza i najważniejsza, to jest zdanie się na Boga. Ostatnio otworzyłem sobie pierwszy list do Koryntian świętego Pawła Apostoła i w rozdziale pierwszym, w wersie 9, znalazłem wspaniałą wskazówkę. Otóż święty Paweł mówi, że był w sytuacji, w której był doprowadzony do ostateczności. Stracił nadzieję. Wydawało mu się, że umrze, że nie przeżyje, że to już jest koniec. I widać w tym opisie, w tym doświadczeniu Pawła, to, że rzeczywiście znalazł się w sytuacji granicznej. I pisze tak. I doszedłem do wniosku, że Pan Bóg po to dał mi odczuć wyrok śmierci. Dał mi odczuć grozę sytuacji, grozę śmierci, żebym zaufał nie sobie, ale Bogu, który wskrzesza umarłych. Moi kochani, popatrzmy, zaufać Bogu, który nawet wskrzesza umarłych, to co dopiero, jeśli chodzi o mnie, może mnie wskrzesić z tego stanu nawet śmierci duchowej. W tej mojej granicznej sytuacji, kiedy już nie wierzę, że coś może się zmienić na lepsze, mogę Mu zaufać. Trzeba Mu zaufać, zdać się na Niego. Jezus wskrzesza umarłych. Kiedy wskrzesił Łazarza, dowiedział się najpierw o jego chorobie, mówi święty Jan Ewangelista, że Jezus dwa dni najpierw zatrzymał się w miejscu pobytu, chociaż wiedział, że Łazarz jest chory. Czyżby czekał specjalnie na jego śmierć? Jezus mówi, chodzi o to, żeby wypełniła się chwała Boża, żeby okazała się chwała Boża. Jezus dociera po ludzku, patrząc za późno. Łazarz już nie żyje, jest 4 dni w grobie i żeby podkreślić, że to rzeczywiście już jest sytuacja dobrze po śmierci Łazarza,
ewangelista zaznaczył, że już cuchnął, nastąpił rozkład ciała. I w tej sytuacji, kiedy po ludzku już nie było nic do zrobienia, Jezus wskrzesza go do życia, wyrywa go z objęć śmierci. Jeśli Jezus potrafił wskrzesić martwego człowieka, to i mnie może wskrzesić na nowo do życia w mojej sytuacji. Moja zła sława, moja zła pasa i to, w co uwierzyłem już może na swój temat, że nie jestem w stanie się zmienić, może się jeszcze odwrócić. Jabłko wcale nie ma złej kariery. To jest zdrowy, piękny owoc. Przypięto mu, dorobiono mu brzydką twarz. Z Bożą pomocą mogę wszystko w swoim życiu zmienić, mogę w każdej chwili, w każdym momencie życia rozpocząć od nowa. Muszę tylko mieć odwagę. Pan Bóg może mi w tym pomóc, tak jak pomógł Joachimowi Badeniemu i pomógł bohaterowi Hobbita, Tolkiena. I muszę, tak jak to święty Paweł zrobił, zdać się na Boga, który wyrywa ludzi z mocy śmierci, tym bardziej może w każdej chwili, w każdym momencie zmienić moje życie. Jeśli słuchasz tego i widzisz w twoim życiu taką sytuację, że uwierzyłeś w to, że już tak musi być, że już się nic nie da zrobić, to dzisiejsze słowo skierowane jest właśnie do ciebie. A teraz pokażę wam jeszcze piękniejsze oblicze jabłka. Zapraszam do kuchni. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać znowu w mojej kuchni. Dziękuję za życzliwe przyjęcie rekolekcji. Wielu z was nawiązało ze mną bezpośredni kontakt. Były różne pytania dotyczące sfery duchowej, ale też dotyczące odżywiania się. I pytacie między innymi, czy to jest konieczne, żeby całkowicie zrezygnować z deserów, ze słodyczy. Absolutnie nie. Gdybyśmy sobie założyli taki cel, że nie będziemy korzystać z tego, co dobre, to po prostu nie wytrzymamy. Tak się nie da. Okazuje się, że najsmaczniejsze słodycze i desery są również najzdrowsze. Dzisiaj chciałem wam zaproponować deser, który jest samym zdrowiem, ale jest lepszy w smaku niż niejedno ciastko. Jabłko na parze, może być również z piekarnika, z cynamonem, z gorzką czekoladą i z rodzynkami. Można użyć różnych jabłek, niekoniecznie najlepszej jakości. Mogą to być takie jabłka jeszcze od jesieni, bo one się znakomicie do tego nadają. Najpierw trzeba jabłko oczyścić z gniazda nasiennego. Mam tu takie specjalne urządzenie do tego. Tak przygotowane jabłka, oczywiście wcześniej umyte, razem ze skórką wkładamy do parownika. W parowniku jabłka trzymamy od 20 do 30 minut, w zależności od rodzaju jabłka i wielkości. Nastawiamy sobie parownik na 30 minut. Może zaczniemy od 20 i sprawdzimy, czy jabłko jest gotowe. Jabłka są już w parowniku. Moi kochani, jest takie angielskie przysłowie: One apple a day keeps a doctor away. Jedno jabłko dziennie pozwoli ci się trzymać z daleka od lekarza. Jabłka rzeczywiście mają wiele właściwości korzystnych dla zdrowia. Między innymi zawierają duże ilości błonnika i wpływają zbawiennie na przewód pokarmowy, a zwłaszcza na stan naszych jelit. I mówi się, że stanowią jeden ze sposobów profilaktyki, jeśli chodzi o nowotwory jelit. Poza tym jabłka mają mnóstwo witamin, mają mnóstwo pierwiastków, których bardzo potrzebujemy, minerałów, a także jabłka tym się charakteryzują, że mają niski indeks glikemiczny, także mogą je spożywać nawet osoby na specjalnej diecie i są dietetyczne, ponieważ mają około poniżej 50 kalorii. Co jest bardzo korzystne. Oczywiście jabłek nie można jeść w gigantycznych ilościach, bo potem ilość zrobi swoje. Natomiast 2-3 jabłka dziennie
są jak najbardziej, nawet można powiedzieć, obowiązkowym elementem naszej diety. Dodajmy również, że jabłko jest naszym owocem rodzimym i w Polsce produkowana jest, ja nie znam dokładnie danych statystycznych, ale prawdopodobnie jesteśmy jednym z najbardziej liczących się producentem jabłek, może nawet na świecie. Warto to sprawdzić. W naszej kuchni mamy miętę. Ta mięta była bohaterką jednego z rozważań, dokładnie chyba 14 lutego, kiedy mówiliśmy, jak się modlić. Warto do tego kazania wrócić. Będzie link na ekranie, zaraz się pojawi. Miętę wyhodowaliśmy sami tutaj u nas. Jest parę fajnych myśli na temat ziół. Ta mięta, jak widzimy, od tego momentu trochę się już zmieniła. Mamy tutaj gąszcz. Ta mięta została wyhodowana z nasion. Okazało się, że czas na rozwój mięty przyszedł dopiero teraz. Byśmy się dziwili, dlaczego ona tak wolno rośnie. Okazuje się, że miętę siejemy w ogródku w kwietniu, ale w mieszkaniu można już to zrobić w marcu. I ta mięta teraz, kiedy pojawiło się już takie przedwiosenne słońce, zaczyna bardzo bujnie rosnąć. Już wypiliśmy niejedną herbatę na tej mięcie. Moi drodzy, warto pomyśleć o hodowli ziół w swoim mieszkaniu, na własną rękę. Można skorzystać z takich torfowych doniczek, do których wkłada się nasiona mięty, albo do ziemi, albo korzystać z takich specjalnych krążków torfowych, które same się tak podnoszą, jak w japońskich restauracjach, takie chustki do przecierania twarzy. I kiedy pojawi się już pierwsza roślinka, kiedy się to zazieleni, po jakimś czasie wkładamy do większej doniczki. Ta doniczka jest bardzo fajna, ponieważ mięta potrzebuje, tak jak zresztą wszystkie rośliny, potrzebują wilgoci, ale bez przesady, żeby nie gniły. I dobrze jest na dno doniczki dać tak zwany keramzyt czy jakiś inny materiał, żeby zapewnić dobry drenaż. Ta doniczka ma już to zapewnione, ponieważ ma podwójne dno i jest wskaźnik wilgotności. Więc wystarczy miętę podlewać i nawet można wyjechać na jakiś czas, bo będzie utrzymywała ta donica stały stan wilgotności. Dlaczego tak dobrze mieć w domu własne zioła, własną miętę? Bo w domu trzeba czuć się dobrze. Zwłaszcza kiedy są dzieci, warto razem z nimi pomyśleć, jak zamienić ten dom w ogród. Zwłaszcza kiedy mieszkamy w bloku, nie mamy dostępu do ogródka, tak jak osoby, które mieszkają w swoich domach, mają ogród. Taki ogród można sobie zrobić w domu i razem z dziećmi patrzeć, jak wzrastają rośliny, które sami posialiśmy. Już teraz zapraszam na nasz taki program, który chcemy przygotować w związku ze świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Będziemy przygotować baranka wielkanocnego i równocześnie posiejemy owies. Myślę, że będziemy też obserwować, jak ten owies wzrasta. I warto równolegle w swoim domu razem z dziećmi posiać owies, patrzeć, jak rośnie. Przy tej okazji można dzieciom zrobić bardzo głęboką katechezę odnośnie Zmartwychwstania Pana Jezusa i przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. To jest taka mini szklarnia. Tu się na tą podstawkę plastikową wlewa wodę i zamyka się, tak jak w takim tunelu foliowym. Mamy szklarnię w domu. Naprawdę dzisiaj, kiedy dzieci spędzają gro czasu przed komputerem czy ze smartfonem w ręku, warto zwracać uwagę na takie rzeczy, które są w realu, na to, co może nam rzeczywiście ułatwić wychowanie. Najwięcej można zrobić, bazując na zainteresowaniach. Kiedy dziecko interesuje się przyrodą, zwierzętami, roślinami, to na tej podstawie można najwięcej zrobić. Można też i trzeba wtedy nawiązywać do najistotniejszych pytań. Skąd się to wszystko wzięło? Jak to jest, że mięta rośnie z nasionka? Skąd się wzięły te nasiona? Skąd się wzięło to, co jest? Skąd się wzięło życie? I tak razem z dzieckiem można dojść do Pana Boga. Piękna katecheza. Zachęcam do tego. Sprawdzimy teraz, jak z naszymi jabłkami. Jeszcze troszkę niech się uparują, chociaż no, ale mogą jeszcze 5 minut przynajmniej się parować. Ale jest jeden plus tego gotowania jabłek na parze. W całej kuchni, przypuszczam, że również w pokoju, unosi się przepiękny zapach, aromat. Żaden perfum czy odświeżacz powietrza nie da takiego zapachu.
A jak się jeszcze ten zapach połączy z zapachem cynamonu, no to naprawdę warto to jabłko nie tylko ze względu na smak, ale również na powonienie przygotować. Jeszcze teraz nie filmujemy, bo coś mi tu się... Bo tamty mi lepiej wchodziła skórka. Też odejdzie. Jabłka są już gotowe. Skórka sama właściwie odchodzi, nie trzeba ich obierać. Ja tą skórkę lubię zjeść, to ona jest bardzo zdrowa, ale skoro już ta skórka prawie cała odeszła, więc podamy te jabłka w takiej postaci. Wyłączamy parownik. Wyjmiemy sobie jabłuszka. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, póki te jabłka są jeszcze gorące, to dodamy gorzkiej czekolady. Ja mam taką gorzką 85% czekoladę i zauważmy, że na gorącym jabłku ta czekolada się zaraz roztopi. Jeśli chodzi o desery, jeżeli ktoś lubi czekoladę i koniecznie musi jeść, to naprawdę gorzka jest bardzo zdrowa. Oczywiście też nie przesadzajmy z ilością, ale jest to naprawdę, jeśli chodzi o słodycze, jeden z najzdrowszych. Czekolada się faktycznie szybko rozpuszcza, roztapia, bo jabłko jest bardzo gorące, świeżo wyjęte z parownika. Możemy zamiast czekolady użyć miodu. I wtedy pół łyżeczki miodu możemy, czy nawet jakiś konfitur, włożyć tutaj do środka jabłka, tam gdzie wyjęliśmy gniazdo nasienne. Jabłko będzie naprawdę bardzo smaczne. Tak. Teraz możemy jabłko posypać cynamonem. Cynamon jest również zdrowy i bardzo dobrze wpływa na natrawienie, na przemianę materii, a przy tym ma bardzo korzystne walory smakowe, szczególnie w połączeniu z jabłkiem. Nie wiem dlaczego, ale jabłko z cynamonem jest szczególnie smaczne. Ta kompozycja naprawdę warta jest polecenia. Można również zrobić odwrotnie. Najpierw szybko jabłko posypać cynamonem, potem dać tą czekoladę. To już w zależności od estetycznych upodobań. I możemy dodać trochę rodzynek. To nie zaszkodzi, a walory smakowe tego deseru się naprawdę podniosą. Zobaczmy teraz na naszą miętę i myślę, że mięta będzie nie tylko ozdobą, ale również nada specyficzny smak temu jabłku. O, tu jest taki tworzący się pęd. Może również ten uszknijmy. Proszę zobaczyć. Ważne jest, żeby deser nie tylko dobrze smakował, ale ładnie wyglądał. O tym wiedzą wszyscy cukiernicy i myślę, że my sami, kiedy przechodzimy gdzieś w cukierni obok gablotek z deserami, to kusi nas nie tylko myśl o tym, jakby to smakowało, ale również sam wygląd deseru. Szkoda, że Państwa tutaj nie ma, bo odczuły Państwo, jak pięknie pachnie w naszej kuchni i myślę, że w sąsiednich pomieszczeniach również. Zapach jabłka i cynamonu i troszkę mięty. Ten deser pięknie pachnie, smakuje znakomicie, zapewniam o tym, ale jest również bardzo zdrowy. I myślę, że te trzy walory decydują o tym, że warto w domu nie tylko dla siebie, ale swoim gościom również taki deser serwować. A teraz czas na rozwiązanie naszej zagadki fotograficznej. Pokazaliśmy na naszym kanale YouTube właśnie taki deser. Jabłko na parze z cynamonem. Odpowiedzi były różne na pytanie, co to jest. Niektórzy sądzili, że jest to jakaś kluska na słodko. Inni mówili, że budyń. Były też odpowiedzi w kierunku jabłka. Raczej jabłka z piekarnika. Rzeczywiście to jabłko można również spokojnie przygotować w piekarniku. I w ten sposób dokonaliśmy rehabilitacji jabłka, które dalej jest kuszące, ale nie jest powodem grzechu. Żeby to jabłko jeszcze bardziej zrehabilitować, sięgnę po
rzecz, do której serdecznie Was zachęcam. Myślę, że będzie jeszcze okazja na którymś z naszych spotkań głębiej się nad tym pochylić. Traktat świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort o doskonałym nabożeństwie do Matki Bożej. Co ten traktat ma wspólnego z jabłkiem? Otóż ma bardzo wiele. Święty Ludwik w bardzo piękny, obrazowy sposób w tej książeczce, to jest już klasycznym dziełkiem z zakresu życia duchowego, mówi o tym, na czym polega modlitwa do Matki Bożej. Wyobraźmy sobie, pisze święty Ludwik, wieśniaka, prostego człowieka, który jest bardzo biedny, a chce uczcić swojego króla. Nie ma niczego innego, co by mu mógł dać w prezencie, jak zwykłe jabłko. Zastanawia się, jak to zrobić i wpada na pomysł. Idzie z tym jabłkiem do królowej, która bardzo kocha swoich poddanych. Królowa przejmuje jego jabłko, kładzie je na pięknej tacy i zanosi to jabłko królowi. Król cieszy się podwójnie z tego daru. Z jednej strony dlatego, że otrzymał je od wiernego mu poddanego, który jest mu bardzo wdzięczny i bardzo mu zależy na swoim władcy, ale także dlatego, że przekazała je królowa. Tak święty Ludwik tłumaczy sens naszych modlitw za wstawiennictwem Matki Bożej. A więc dodatkowa rehabilitacja jabłka, które już nie tylko nie jest narzędziem grzechu, ale staje się również symbolem modlitwy.